Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Viv News. Ja nazywam się Seth Donner. Już za kilka dni kolejne pay-per-view od AEW Revolution, a jeśli chodzi o WWE, to jesteśmy na ostatniej prostej do WrestleMania. Tak więc sporo w świecie wrestlingowym się dzieje i dzisiaj porozmawiamy sobie o takich tematach jak szokujące wyniki Monday Night Raw, kiedy Samoa Joe powróci do ringu WWE, sytuacja z tytułami New Japan Pro Wrestling i kto miał być czwartym członkiem The Shield. Tak więc zacznijmy od dość szokujących wyników ostatniej tygodniówki Monday Night Raw. Oczywiście przed samą galą wszystko opierało się tylko o jedną rzecz. Kto będzie mistrzem WWE po tej gali? Obecny Miz The Miz miał bronić swojego tytułu przeciwko pretendentowi Bobby'emu Lashley'owi i wszyscy się zastanawiali, czy Bobby zdobędzie tytuł, czy nie, ale o tym przyjdziemy za chwilę. Monday Night Raw jednak zostało otworzone przez inne osoby, choć był tam udział The Miza i m.in. był tam jeszcze Drew McIntyre i Sheamus. McIntyre wypowiedział się na temat wydarzeń z Elimination Chamber, że musiał przejść przez taką brutalną walkę tylko po to, aby później być zaatakowanym zza pleców. Prawda jest taka, że takie osoby jak McIntyre chyba nie do końca rozumieją, jak działa walizka Money in the Bank. Ten cały monolog przerwał mu jeszcze The Miz, aczkolwiek później doszło do ponownej wymiany zdań pomiędzy Drew McIntyre'em a Sheamusem, które zakończyło się walką. I szczerze powiedziawszy, za każdym razem jak ta dwójka się ze sobą zderza, dostajemy kawał dobrej walki. I szkoda tylko, że Sheamus prawdopodobnie w drodze do WrestleMania nie będzie się kręcił wokół głównego tytułu, czy ogólnie gdzieś wyżej w hierarchii. Co do samej walki, to Drew McIntyre oczywiście pokonał Sheamusa i wygląda na to, że czy to Fastlane, czy to WrestleMania, Drew McIntyre ponownie wróci w obrazek tytułu WWE. Śmieszna sytuacja, jeśli chodzi o panie, ponieważ wygląda na to, że wracamy do Divas Era. Podczas Raw był cały czas pokazywany nam zegar odnoszący się do tego, kiedy zobaczymy walkę The Miz kontra Bobby Lashley i w momencie, kiedy zegar pokazywał 10 czy 9 minut, dostaliśmy walkę Nia Jax kontra Naomi. A wiecie, co to oznacza? Biorąc pod uwagę wejścia, reklamy, które WWE puszcza coraz więcej, ta kobieta miała jakieś 2-3 minuty na walkę. I bez wielkiego zaskoczenia Nia Jax po prostu zniszczyła Naomi. Jest to przykry widok, patrząc na to, że jeszcze kilka lat temu tak naprawdę wiele Monday Night Raw kręciło się wokół dywizji kobiet. A teraz niestety ponownie wracamy do Give Divas a Chance. No może nie Give Us a Chance, ale może Women's a Chance, coś w tym stylu. Jednak zegar dobił do zera i wreszcie powinniśmy dostać walkę The Miz kontra Bobby Lashley. Nie, ponieważ Miz udaje, że coś się tam dzieje i trzyma się za krocze z jakiegoś powodu. Wkurzony Bobby Lashley biegnie na zaplecze i najzwyczajniej w świecie atakuje The Miza, a Adam Pearce takie, i tak będziesz bronił, bo czemu w sumie nie? Jeśli chodzi o podbudowę do następnych walk na WrestleMania, to wygląda na to, że jednak dostaniemy tę, powiedzmy, plotkowaną walkę pomiędzy Bronem Strowmanem a Shane McMahonem z jakiegoś powodu. Oczywiście Braun Strowman po raz kolejny skonfrontował się z Adamem Pearce'em, bo tamten nie dał go do Elimination Chamber matchu, pojawił się Shane McMahon, powiedział, że hej, teraz jesteście tag teamem. I co ciekawe, zobaczycie przeciwko Hard Business o Raw Tag Team Championship. Gdzie tu logika? Nie wiem, wszyscy oglądamy Monday Night Raw, więc logiki się tutaj szukać nie powinno. Jednak Hard Business obronił tytuły po tym, jak przypieli Adama Pearce'a i oczywiście wkurzony Strowman, no jak to Strowman, wziął, pokrzyczał i wyszedł. Jeśli chodzi o podbudowę tych wzrastających gwiazd z NXT, to nie ma nikogo lepszego niż Elias, ponieważ dostaliśmy walkę Damian Priest kontra Elias. I sama w sobie walka, no... Była sobie, Damian Priest wygrał i tak naprawdę to tyle chyba. Oczywiście w całym segmencie brał udział Bad Bunny, który najzwyczajniej w świecie chyba idzie po jakąś swoją walkę na WrestleMania. Tak więc nadszedł wreszcie czas na drugą już walkę Miz kontra Bobby Lashley, jeśli chodzi o WWE Championship i do walki doszło, jednak Miz został wyliczony przez count out. Jeśli ktoś, powiedzmy, długo ogląda WWE, to wie, że w tym przypadku mistrz broni swojego tytułu, pomimo tego, że teoretycznie walkę przegrał. Charlotte Flair wyszła i co zrobiła? Pokazała, że jest Flairem, bo powiedziała, że idzie na tytuł Raw na WrestleMania. Jeszcze dostaliśmy powtórkę z tego słynnego kopnięcia Shayny Baszler tydzień temu, gdzie to chyba wybiła nawet ząb Asce, no i wszystko kręci się wokół tego storyline'u, czy Asuka będzie mogła bronić swojego tytułu niedługo. Pojawiła się Shayna Baszler i powiedziała, że o, to ciebie też Charlotte czeka, bo jeśli będziesz zła, to cię też kopnę. To mam pytanie, czemu tak naprawdę Charlotte nie kopnęła? Po co gada o tym, że kopnie, skoro i tak tego nie zrobi? Oczywiście tydzień temu to był botch, niezbyt przyjemny, ale to się zdarza w świecie wrestlingu. Charlotte pokonała Shayna Baszler i wygląda na to, że mój mokry sen, jeśli chodzi o Asuka kontra Charlotte po raz drugi na WrestleMania, się powoli sprawdza.
Kolejny wielki zapychacz, jeśli chodzi o Monday Night Raw, ponieważ dostaliśmy Six Man Tag Team Match, Retribution kontra Riddle i Lucha House Party. Nic dziwnego, Lucha House Party i Riddle pokonali Retribution, jednak po walce, co ciekawe, dostaliśmy Mustafa Ali kontra Riddle. I tutaj, no, ciekawa rzecz, Mustafa pokonał Riddla, który przypominam, że jest mistrzem Stanów Zjednoczonych. Czy to oznacza, że na Fastlane dostaniemy Mustafa kontra Riddle o tytuł? Mam nadzieję, że tak. Osobiście wydaje mi się, że Mustafa powinien dostać jakiś lekki push. Retribution nie wypaliło w 100% tak, jakbyśmy wszyscy chcieli, ale nadal wydaje mi się, że jest to stała część Raw i Mustafa powinien coś tam z tego dostać. No i czas na trzecie podejście, jeśli chodzi o walkę o WWE Championship Bobby Lashley kontra The Miz, tylko tym razem dostaliśmy jeszcze informację, że będzie to Lumberjack Match. Oznacza to oczywiście, że Miz nie ma szans na ucieczkę. Co ciekawe, atakowali go face'y, atakowali go heelowie i szczerze mam pytanie, czemu to tak działało? Nie mam pojęcia. Jednym słowem, Bobby Lashley pokonał Miza w main evencie Raw, stając się właśnie mistrzem WWE. Jeśli chodzi o całokształt Raw, było to całkiem okej Raw, patrząc na ostatnie tygodnie, na pewno było to coś lepszego. Czy to było nadal dobre show? Raczej nie do końca, ale zawsze jest szansa, że będzie coraz lepiej. Miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej, bo już za miesiąc WrestleMania. No i oczywiście wy w komentarzach dajcie nam znać, jak oceniacie najnowsze Monday Night Raw i czy cieszycie się z nowego mistrza, Bobby'ego Lashleya. Kiedy Samoa Joe powróci do ringu WWE? Od jakiegoś czasu w internecie krąży informacja, że Samoa Joe może już niedługo powrócić do ringu WWE. Jednak aby te plotki dalej się nie rozpowszechniały, Samoa Joe postanowił udzielić wywiadu, w którym wypowiedział się na ten temat. Tak więc w rozmowie z Aprox Samoa Joe powiedział, że obecnie i on i WWE mają prawdopodobnie najlepsze podejście, jeśli chodzi o jego powrót do ringu. Oczywiście ma on na swoim koncie kilka kontuzji i bardzo szybko po nich powracał, co ponownie bardzo szybko kończyło się kolejną kontuzją. Nie jest to jego wina, jest to po prostu niezbyt fortunny zbieg okoliczności, ale wygląda na to, że tym razem i Samoa i WWE postanowili podejść do tego troszeczkę inaczej. Tak więc powiedział on, że w normalnych warunkach prawdopodobnie już wróciłby do ringu, aczkolwiek teraz nie chce tego robić, bo chce się wyleczyć w 100% i być w 100% gotowy do takiego powrotu. Pragnę przypomnieć, że jego ostatnią kontuzją to był wstrząs mózgu podczas jednego z powerbombów, który był nagrywany do jednej z reklamy Monday Night Raw. Wiecie to, it's must be Monday, czy coś takiego. Wstrząs mózgu, czy to słaby, czy nie, jest poważną sprawą i cieszę się, że WWE do tego podchodzi w taki solidny sposób. Tak więc, kiedy moglibyśmy się spodziewać powrotu Joe do ringu? Na dany moment nawet on powiedział, że nie wie. Jego obecna rola jest okej, aczkolwiek z dnia na dzień, jak wspomniał, czuje coraz większą presję, jeśli chodzi o to, że nie występuje w ringu. Gdybym ja miał teraz powiedzieć mniej więcej, kiedy Samoa Joe mógłby wrócić, to obstawiałbym, że Raw bądź SmackDown po WrestleMania, aczkolwiek kto wie, czy to troszeczkę niezbyt szybko i może dajmy mu jeszcze te pół roku i zobaczmy go na przykład przed SummerSlam, od razu wskakującego gdzieś tam w czołówkę którejś z tygodniówek. Tak więc ponownie podkreślę, bardzo cieszę się, że WWE podchodzi do tego w ten sposób i miejmy nadzieję, że będzie tak coraz częściej podchodzić, bo zbyt szybki powrót gwiazdy po kontuzjach, no, może oznaczać ponowną kontuzję i to tyle. Sytuacja z tytułami New Japan Pro Wrestling. Jeśli ktoś z Was nawet nie ogląda Nowej Japonii, to prawdopodobnie trafił na informację o tym, że New Japan Pro Wrestling ma zamiar połączyć dwa swoje główne tytuły w jeden. Chodzi oczywiście o IWGP Heavyweight Championship i IWGP Intercontinental Championship. Obecnie w posiadaniu obu tytułów znajduje się Kota Ibushi, który zdobył je 4 stycznia, czyli pierwszego dnia Wrestle Kingdom i później jeszcze obronił 5 stycznia, czyli drugiego dnia Wrestle Kingdom z White'em. Teraz jest zapowiadany na show Anniversary, gdzie będzie bronił obu tytułów sprzeciwko El Desperado. Jednak, Downer, dlaczego ty mówisz o New Japan Pro Wrestling? Chodzi tutaj o sytuację związaną właśnie z połączeniem obu tytułów. Wygląda na to, że wiele osób, nawet federacji, nie są z tego zadowoleni. Jedną z tych osób jest m.in. White, który powiedział, że haha, zdobył dwa tytuły, teraz obu musi bronić, więc postanowił je połączyć. I tutaj chcę powiedzieć swoje zdanie. Wydaje mi się, że jest to bardzo mocno głupi pomysł, ponieważ oba tytuły były prestiżowe w New Japan Pro Wrestling i teraz łączą je w jeden, teoretycznie mocno ograniczając własną scenę main eventową. Chyba że po wprowadzeniu tego nowego tytułu, który prawdopodobnie będzie się nazywał IWGP World Heavyweight Championship, dodadzą jeszcze jakiś kolejny, ale to mija się w jakikolwiek sposób z celem. Z drugiej jednak strony są osoby, które uważają, że to połączenie tytułów jest jedną, powiedzmy, z rzeczy, które New Japan musiało zrobić, aby wejść w współpracę z All Elite Wrestling, bo zbyt duża ilość mistrzów w New Japan mogłaby się kolidować z mistrzami w AEW. Nie wiem w jaki sposób, ale czemuś ludzie tak sądzą. Moim osobiście zdaniem, jak już powiedziałem wcześniej, jest to bardzo głupi
pomysł i mam nadzieję, że albo New Japan wymyśli coś naprawdę dobrego z tym nowym tytułem, albo tak naprawdę ich scena main eventowa zostanie bardzo, ale to bardzo mocno skrócona. Kto miał być czwartym członkiem The Shield? Tak więc wracamy do tematu, który lubi każdy, czyli kiedy zobaczymy powrót The Shield? Szczerze powiedziawszy nie wiem, no bo jednej osoby z Shield nie ma w federacji, ale pewnie kiedyś tam powrócą. Jednak dzisiaj nie o tym, ponieważ jak się okazuje, początkowe plany na grupę The Shield były kompletnie inne niż te, które oficjalnie zobaczyliśmy. Podczas jednego z produktów dokumentalnych na WWE Network, Big E oficjalnie powiedział, że miał być czwartą osobą, która miała zadebiutować z Romanem Reignsem, Sethem Rollinsem i Deanem Ambrose'em na słynnym Survivor Series. Ostatecznie sam do końca nie wie, dlaczego plany się zmieniły dosłownie w ostatnim momencie, ale dostał informację, że zadebiutuje u boku Dolpha Ziggler'a i AJ Lee i tej samej nocy będzie musiał zaatakować Johna Cena. Więc jak wypowiedział się sam Big E Langston, powiedział on, że było to naprawdę spoko, pomijając fakt, jak szybko The Shield wspięło się na sam szczyt WWE. Jest to ciekawa informacja, ponieważ nie sądziłem, że akurat Big E był uważany za tą czwartą osobę, która byłaby potrzebna dla The Shield. Szczerze nawet powiedziawszy, nie wiem, czy byłby to dobry pomysł, ale co wy uważacie? Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć Bigiego, powiedzmy, w szeregach The Shield. I to, panie i panowie, byłoby na tyle z dzisiejszego VIV News. Jeśli wam się film spodobał i chcecie takich więcej, to możecie zostawić komentarz właśnie VIV News i łapkę w górę, abym wiedział, że wam się podobało i po prostu chcecie więcej. Panie i panowie, dziękuję wam bardzo za uwagę. Ja oczywiście nazywam się Seth Donner z What is Wrestling i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.